No i wracamy po krótkiej przerwie. Obecnie trwa warm-up przed wyścigiem numer 1. O zasadach wyścigu numer 1 powie nam pocisk. Zasady są bardzo proste. Wyścig numer 1, czyli skrócony, trwa z tego co pamiętam, zaraz mnie Arek poprawi, jeśli źle pamiętam, 20 minut, jest to tak zwany sprint. Tak, bardzo dobrze. Także wyścig jest prosty, jak jego zasady. Kto pierwszy na mecie, ten wygrywa. A do drugiego wyścigu o zasadach powie nam kto? Tak jest. No, drugi wyścig trwa 40 minut. I wymogę. A jeszcze co? Chodzi o kolejność, najważniejsze. No to zaraz dopowiem. Wyścig trwa 40 minut. Wymogiem jest co najmniej jeden pit stop. No i pierwsza dziesiątka z wyścigu pierwszego startuje w odwróconej kolejności. Zgadza się. Także nie każdy, myślę, tutaj będzie aspirował do zwycięstwa. Niektórzy będą się tutaj nastawiali bardziej pod ten drugi wyścig. No ciekawy jestem, jakich rozwiązań taktycznych podejmą się zawodnicy. Jestem bardzo ciekawy postawy naszych zagranicznych znajomych. Tutaj widzę chłopaki z wysp w osłabionym składzie. Widzę tylko Toma. A, jest też i Adam, tak. Także jestem bardzo ciekawy postawy tych dwóch zawodników. Nie ma Davida Kwarka i w pierwszym wyścigu również nie startował. A jak pamiętamy... Ale z pewnością no Liga Flatout w następnych wyścigach stawi się w szerszym gronie i zawsze możemy liczyć na ich dobrą i równą jazdę. I jak pamiętamy z sezonu DTM, to był jedyny zawodnik, który miał szansę do samego końca punktować w każdym wyścigu. I nie udało mu się dopiero w ostatnim wyścigu ukończyć. Niestety padł mu silnik, no, a pobiłby praktycznie no, rekord, tak? No. Tak, tak, jak Borowczyk. No, tak jak ja odpowiedziałem na showcie, to jest na tę chwilę niewiadome, na pewno będzie to seria podobna do WTCC. Być może wróci DTM, ale no to jest jeszcze sprawa otwarta, jest naprawdę dużo czasu do tego, bo o ile mnie pamięć nie myli, WTCC kończy w kwietniu albo w maju swoją przygodę, tak więc no droga daleka. Pożyjemy, zobaczymy. No Jarek nie chce tu zdradzać szczegółów, ja może troszeczkę zdradzę więcej szczegółów co do serii. Z pewnością będzie to seria z czterema kołami i dachem, także spokojnie budy zostaną, a co będzie, no to trzeba poczekać. A tymczasem ja jeszcze chciałbym pozdrowić, tutaj mamy pierwszego widza, K11, także pozdrawiamy. Szkoda, że nie bierze udziału w wyścigu, bo widzę, że w przygotowaniach bardzo solidnie się przygotowywał, zrobił prawie największą liczbę okrążeń, od 419. Pobił go tylko Michał Melan, który dzisiaj startuje, także możemy liczyć na pewno na jego dobrą postawę. No może tutaj Jarek nam najwięcej powie o tym. Czy ja wiem, że to taka stara seria, to jest cały czas kontynuacja tego, co było w zasadniczym sezonie, po prostu w przerwie zimowej, aby urozmaicić ten czas kierowcom Formuły 1, no, weszła seria. Znaczy,
kontynuacja serii F1, aczkolwiek w zupełnie innej formie, gdyż jeździmy na bolidach z 1992 roku. Dodatkowo jeździmy na torach, gdzie 5 na 6 torów w rzeczywistości nie istnieje, więc to jest taka ciekawostka, żeby być tam, gdzie jeszcze nie stanął człowiek. A więcej informacji właśnie na naszych stronach, serwisach, także można się zapisać, można poczytać. Tak, a pocisk mówiłeś, że jednego widza mamy. Według aktualnych danych mamy 5 widzów, więc nie jest wcale aż tak. Także fala wzrostowa, także bardzo nam miło, fajnie. Także trzeba wystartować oczywiście. A ja swoją drogą chciałbym was zapytać o wasze typy na ten wyścig. W wyścigu na pewno będzie dużo się działo, nie będzie czasu o tym porozmawiać, szczególnie w sprincie, więc może już teraz jakieś typy, jakieś prognozy. Kto według was ma największe szanse? Jarek? No ja również stawiam, że wyścig wygra Garecki, a na popiętach będzie mu deptał Tomasz Kawecki. Szymon, jakieś typy masz? Już jestem. Moim typem jest tutaj Łukasz Krawczuk, który jest takim agresywnym dosyć kierowcą i myślę, że przez to pierwsze 20 minut może namieszać w czołówce. Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Ja niezmiennie trzymam kciuki za Chrisa Kaszmarkiewicza i za Oldiego. Liczę na ich kolejny świetny pojedynek. Przypomnijmy sobie, w pierwszym wyścigu niezliczone pojedynki pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Z tego co pamiętam, Old Racer chyba w pierwszym wyścigu zajął 10 miejsce, dzięki czemu do drugiego, do dłuższego wyścigu startował z pierwszej pozycji. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem. Ja myślę, że najlepszą strategią będzie unikanie kolizji i jechanie równym, dobrym tempem, no i chyba dbałość o opony, a jak tutaj się sprawują te opony, to chyba najlepiej wie tutaj Jarek. Trudno mi powiedzieć co do opon, bo niestety od dłuższego czasu nie obserwowałem tej serii, nie miałem tyle czasu. Ale cóż, z głosów, które często słychać na TS-ie, dla wytrwałych i tych, którzy umieją oszczędzać opony, może udać się przejechać na jednym komplecie cały sprint. Ale uważam, że co najmniej połowa stawki zawita do boksów na jeden pit stop. Zobaczymy. Tor jest ciekawy, kręty. Myślę, że wszystkim dobrze znany. Chyba wszyscy na nim mieli okazję się przejechać. Nie wiem, może coś więcej ktoś chce dodać o tym torze. Może Szymon, który pamiętam startował tutaj, czyli Nightrider. To są najlepsze miejsca do wyprzedzania. Szymon, na szybko. Myślę, że po długiej prostej w pierwszym sektorze i ta prosta w trzecim sektorze. Tam są takie dosyć szerokie do hamowania, w których można się gdzieś wcisnąć. Raczej w drugim sektorze nie będziemy oglądać walki, gdyż jest tam nierówno. No i jest dużym ryzykiem zjeżdżać z bestline'u. Tyle. No i właśnie startują kierowcy do FL-u. Jest okrążenie formujące. Czas dogrzać opony.
przypalić silnik, żeby szybciej padł. 22 zawodników w stawce. Właśnie, może powiemy jeszcze, że była zaraz po ostatnim wyścigu drobna zmiana odnośnie silnika. I już nie powinno być takiej sytuacji, żeby tak łatwo go zniszczyć, bo po prostu zbyt duża losowość była. I to zostało naprawione. Więc teraz silnik zniszczy ten, kto go po prostu zajedzie. No, miejmy nadzieję, że nie będą zdarzały się takie przypadki, jak już to niezwykle rzadko. I wszyscy, w większości, tak jak wystartowali, tak też dojadą do mety, czego wszystkim życzymy. No i liczymy na dobrą zabawę. No, widzimy, że pogoda dobra. Miejmy nadzieję, że dobre humory będą dopisywać przez cały wyścig, zarówno widzom, nam, jak i zawodnikom. A tutaj patrzę, co się dzieje. Na razie wszyscy spokojnie, równym tempem. Ciekawa walka zapowiada się o pozycję numer 9, na której znajduje się Browek przed Chrisem Kaczmarkiewiczem i Matt Frejdżem. Kierowcy o bardzo podobnym tempie. No zobaczymy. Na pewno ciężko jest się przebić podczas tego krótkiego wyścigu. Nie ukrywajmy, 20 minut. Chociaż tor jest mniej kręty niż Laguna, także powinno być troszkę łatwiej. To jeszcze zadam ostatnie pytanie, pozwolicie. Kto pierwszy, kto jeden? No myślę, że Darecki. Omylam zaśpiew, bo zaśpiew zaspa. Tak. Może nie, ale teraz już cisza, już... Skupienie rośnie, energia płynie, mamy światła. A jednak. Troszkę dymu z tyłu, co się wydarzyło? Świetny start Adama Szoła. Tom Ilus wrócił po trawie. Waller bokiem i doszło do kolizji z Broweksem. Oj, tam karambol wielki się zrobił. Old Racer dubi przedni zderzak na drzewie. A jednak, mówiłem. Problemy Alfika. Ale na szczęście są to solidne, mocne konstrukcje, także wszyscy kontynuują swoją jazdę. Michał Omelan otrzymał drugą pozycję. To jest dosyć niespodzianką. No było z tyłu trochę tej przepychanki. Tak, zgadza się. Jakieś problemy Chrisa Kaczmarkiewicza, niech on zobaczy. No jego kierownica chodzi niby w porządku, w lewo, w prawo. Powiem tak, troszeczkę sytuacja podobna, żebyście... Oj, kolejny kontakt Myszkin z Forsem. Tam z tyłu dwie Alfy Romeo czerwone się spotkały. No Chris jedzie bez przedniego spoilera, zobaczymy, czy zjedzie. No, Force też bez przedniego spoilera. No prawdopodobnie zjedzie, bo będzie tracił za dużo. No widać, ewidentnie nie prowadzi się ten bolid Chrisa. Ale że mamy pojedynek na ostatnich pozycjach między Old Racerem i Forsem. Old Racer teraz wyprzedza Forsa, ale ci zawodnicy z pewnością zjadą do swoich mechaników. O, zaraz wszystko się okaże. Aj, ależ kraksa, kto tam? Manik. Chris Kaczmarkiewicz pierwszy w boksach u swoich mechaników. Zanim Manik zjeżdża. Auto, są to dwaj kierowcy z jednego teamu.
Także już mamy pierwszych pechowców. A na prowadzeniu Darecki. Bez niespodzianek. Nie jest to jeszcze aż tak wielka strata, jeżeli nie uda się zakończyć jakoś na bardzo wysokich pozycjach, bo jednak taka informacja, za pierwszy wyścig otrzymujemy tylko 50% punktów, a za drugi 100, więc no, za drugi dwa razy więcej, dwa razy większą ilość punktów, tak więc bardziej opłaca się być wysoko w tym drugim wyścigu. No tak jest, pierwszy wyścig jest też istotny, jeżeli chodzi o właśnie ustawienie, jak wspomniałeś, do drugiego wyścigu. To tak jakby preludium, gra wstępna do drugiego, tego głównego. Zobaczymy, jak na razie prowadzi Darecki. Walka przemo 8-1. Ja widzę na pozycji 5-6 Łukasz Krawczuk, tutaj do Folego próbuje przymiarki. I z przodu widzę przemo. Tak, z Kingiem. Oj, King po trawie. Także zero szacunku dla naszego mistrza DTM. A nasze tyły się już pozbierały i wszyscy jadą, więc ta stróżka nie było mi wyeliminowała. No jak wspominałem, są to dosyć solidne konstrukcje. Aczkolwiek już port będzie zaraz dublowany, więc no, strata jednak ogromna. Pozycja 10-11, pięknie nam się przebija do przodu Byczek. Byczek. Ale Bomberman już kontratakuje. No, ładna walka. Swoją drogą bardzo podoba mi się te malowanie tego Chevroleta, Bushi. Piękne barwy. Racing Team. Na pewno dają plus 3 do charyzmy. Lekki błąd. Oj, Byczek, niestety łapiesz wir. Straty. Pobocze. I na 11 pozycji Lukte, który chyba startował z 18 pozycji. Oj, i Force dublowany. No i po raz kolejny Łukasz Krawczuk za Folego się zabiera. Na prostej, ale brakuje mu prędkości, ewidentnie. Już pozycja, tak jest właśnie, obserwuję. Oj, błąd Foliego. Już ja widzę, Tomasz Kawecki spada bardzo gwałtownie na siódmą pozycję. Wielka szkoda, bo ostatnie okrążenie w rekordowym czasie minuta 28.142. Najszybsze. Wydaje mi się, że z jakimiś problemami zmaga się Foli, gdyż wyprzedził go przed chwilą Łukasz Krawczuk, zabiera się już za niego Adam Show. Nie wiem, co się dzieje z jego samochodem. Obstawiam, że je przegrzał. Raczej nie. Wydaje mi się, że problem leży gdzie indziej. Nie widzieliśmy raczej żadnej kolizji z udziałem tego zawodnika, więc... A cóż się stało, że Tomasz Kawecki dopiero na siódmej pozycji? Ale już zabiera się do ataku na Adama Show. Chodzi na wewnętrzną. A tam elegancko, bardzo ładnie. Za chwilę będzie okazja na wewnętrzną opóźnia. No i tym razem już troszeczkę się panowie pocierali o siebie, niczym w ringu. Rewanżuje się tym samym. Tomasz światłami. Gorąco niczym wczoraj na ringu Marcinem Najmanem. Aj. Ale że bijają blachy tych niemieckich aut. Rozpoczyna nam się niby pojedynek MMA. Znają się tutaj od dawna Tomek z Adamem.
No a jak wiadomo, prywatni przyjaciele na torze drogowie, nie? No na torze nie ma sentymentu. Max Rage atakuje Adama Shoa. O, jeszcze nie, broni się Adam. No źle Adam poskładał się do tych zakrętów, widać, że już troszeczkę go szeroko nosi. Uwaga, za to w tej walce. Jest trójka, Max Rage, Adam Shaw i Valer. W ekspresowym tempie dogoni Adam i Valer wylatuje. Valer, kolizja z Bandem. Ale ładna walka. Na szczęście blisko boksów, miejmy nadzieję, że będziesz w stanie ukończyć ten wyścig. Braci, kolejne pozycje. Zjedzie? Nie zjeżdża. Nie zjeżdża, jedzie dalej. Widzimy tutaj dublowanego kierowcę między Folim a Tomkiem Kaweckim. Miejmy nadzieję, że nie przysporzy problemów. No już 16 miejsce, ale bardzo dobre no, tempo. To nie boli te F1, że można sobie docisnąć na gaz i jechać ile się da. A ja już śpieszę wam do niej, że najlepsze okrążenie wykręcił minuta 28.232, nie kto inny jak prowadzący Darecki. No ale taki jest przywilej lidera, że może sobie jechać w czystym powietrzu, nikt mu nie przeszkadza, kręcić dobre czasy. No, jedziemy w Polsce, zaraz jacyś blacharze się znajdą. Szwagier Roberta Kubicy podobno zajmuje się takowymi rzeczami. Michał też troszeczkę od Przemo. 40. na ostatnim okrążeniu, lepszy czas. A w pitstopach mamy Max Rage'a, który zdecydował się jako pierwszy zjechać na planowany, przypomnijmy, pit stop. A Darecki niczym Vettel jedzie sobie spokojnie i odjeżdża. Kamilu, jak sądzisz? Jest dublowany. Myślę, uda się Michałowi Omelanowi obronić drugą pozycję 10 minut do końca. No Tomasz Kaweski będzie musiał jednak troszeczkę się sprężyć, jeżeli chce myśleć o walce o tytuł. Bo jak wiemy, jest to mistrz serii DTM, a WTCC weszło po DTM, za DTM, więc innymi słowy Tomasz Kaweski broni tytułu. No pomimo tych wszystkich podobieństw jednak są to troszeczkę inne serie, większa moc, inne samochody, przypomnijmy tutaj, większość wybrała markę BMW, Tomek też przesiadł się do auta BMW, być może nie prowadzi się tak jak jego ulubione Audi. Ale to z tego co ja wiem, to Tomaszowi bardziej pasują właśnie takie samochody niż marki DTM, bo jak sam określał, tamte to się bardziej prowadzą jak bolid F1, a nie jak z serii Touring Car. I mamy... Force już nie jedzie. Force zrezygnował z jazdy. Volkart, a tymczasem ciekawy pojedynek na pozycji 15, 16, 17. Między innymi nasz ulubieniec, w tym momencie zamknięty. Oli i Byczek w boksach. O, przedziera się niczym błyskawica do przodu. Błękitny bolid Maxa. Max myślę wie co robi. Pokazuje jak jest. A jest całkiem nieźle. No, pokazał zawodnikom gdzie ich miejsce, no i wyprół do przodu niczym błyskawica. A bardzo samotny Tommy X Brooks podróżujący na 9 pozycji. No, również samotnie na 20 pozycji Chris Kaczmarkiewicz, no niestety. Nie tym razem jego pojedynek z Old Racerem, który w tym momencie opuszcza, ale je serwisował. A za chwilę Chris będzie dublowany.
przypomnijmy, nasz ulubieniec, drugi, Chris, El Doctor. El Doctore, przepraszam. Nie ten akcent. Na ten moment 7 kierowców było w boksach na zmianę opon. Trudno nam powiedzieć, który z nich był tak rzeczywiście po zużytych oponach, a który po naprawę. A ja bym chciałem tutaj powiedzieć, że już nam nasz ulubieniec chciałby się przebić na pozycję do góry. Niestety zjechał teraz do alei serwisowej. Ale fix 17 miejsce. Opony. To raczej na pewno opony. No widać to po ostatnich okrążeniach, już nie były tak szybkie. Ale teraz będzie mógł móc swoje tempo, chociaż mamy dopiero 13 minutę, także jeszcze nie mamy pół metku. Mamy. A, przepraszam bardzo. Już jestem myślami przy tym dłuższym 40-minutowym wyścigu. No, będą emocje, będą. Ktoś miał. Manik właśnie wyleciał z toru. Ale już wrócił. Zarecki oddalił nam się tutaj od dwójki Michał Melan, Przemo. Ale Przemo niczym cień siedzi na plecach, na tylnym spoilerze Michała. Myślę, że możemy liczyć tutaj na wspaniałą walkę do samego końca. Nikt w pierwszej dziesiątki jeszcze nie był w pitstopie. Jak myślicie, wytrzymają do końca? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że skoro nie zjechali, to myślę, że już będą jechać do końca. Że przynajmniej takie jest ich założenie. A jeżeli ktoś zjedzie teraz, czy za minutę, czy za dwie, no to już będzie niestety ogromna strata. Większa strata niż by zjechało około tej 10 minuty. Być może jakiś... Przemo buduje cały czas przewagę. Z tego co widziałem na początku, Michał trochę odjechał w tym zamieszaniu, ale Przemo jednak ma solidniejsze tempo. Przemo ostatnie okrążenie, minuta 30.600, Michał minuta 31.300, także spora przewaga Przemo na ostatnim okrążeniu. Aczkolwiek zaskoczył mnie Michał, że tak ładnie jedzie, bo zazwyczaj gdzieś w środku stawki był. Ale widać, że się naprawdę przygotował do tego wyścigu. Bitka z Przemo na dokomowaniu, czy zaatakuje? Jeszcze nie. Nie, ładnie. Aj, mocny kontakt. No uścisk miał. Zarzuciło tą kierownicą, aż tam łokcie prawie przez szybę wyleciały. Błąd za błędem. I teraz widzę. Przesadza już Michał, próbuję go dogonić, ale to nie tak. Teraz już powinien dojeżdżać do mety i próbować, żeby nie stracić więcej pozycji. No właśnie, a zobaczmy co się dzieje w okolicach 10 miejsca. Jak na razie Luke T zajmuje 10 pozycję. Przypomnijmy, dosyć ważne, bo będzie startował z pierwszego miejsca do drugiego wyścigu. Tak jest, chociaż gonią go zawodnicy zespołu Enemy Number One, czyli Max Rage i Taz na pozycjach 11-12. Pięknie. Ja już tutaj patrzę statystyki, czwarta pozycja zespołowo Enemy Number One, 39 punktów, tracą 5 punktów do trzeciego zespołu No Fear Racing. No chyba będą za chwileczkę, kwestia czasu tylko kiedy wyprzedł Luka. Teraz nie uwierzycie, najszybsze okrążenie wyścigu nie kto inny, tylko Taz jadący na 22 pozycji. 1:29. Taz chyba był w boksach, z tego co pamiętam niedawno. 06.
że no, musi teraz jak najszybciej wykorzystać swoje świeże, nowiuszkie dziewicze. Chyba nie da rady. Już Browek pobił jego czas. 1.28.700. Czy ja słyszałem unikat multi 2.1? Nie wiem. Ale teraz już jest na prowadzeniu, minął Max Rage'a. Bez problemu. Zrobił mu miejsce. Oj, tutaj. To się nazywa zespołowa jazda. Przykry incydent Tomka Kaweckiego z dublowanym zawodnikiem. A z kim? A nie wiem, kto z to Oldie? Jest. Oldie? Tak, jak najbardziej, tak, Oldie za nim jedzie. Z Old Racerem. Ojojoj. Teraz kolejne problemy. A ja już śpieszę wam donieść, że zespół NMB number one na celownik wziął kolejnego zawodnika, nikogo innego jak Adama Show, który jeszcze niedawno walczył o wysokie pozycje, ale jak widać opony już no, zanoszą nam się spore punkty, choć teraz troszeczkę przesadził, złapał trawy. Ale Max puszcza go przodem, nie zamierza atakować. Teraz się napędza na tej prostej, chłopaki łapią tunel. No i Adam, Max kwestia jest czasu. Daleko. Będzie wejść na wewnętrzną, a jakże. Również Max Rage, chociaż Adam próbuje zacieśniać. Chyba to spróbował blokować Adama Show, żeby Max Rage go wyprzedził. No ale to już najwyższy czas, bo już mamy poniżej 1 minuty, także już jesteśmy na finiszu. Zobaczmy, gdzie jest lider. 12, czy prawie 13 sekund przed drugim zawodnikiem, czyli Przemem. Michał Omelan bardzo ładnie utrzymał się na tej swojej trzeciej pozycji. No i Darecki w tym momencie rozpoczyna swoje ostatnie okrążenie. Być może to była nawet taktyczna zagrywka Adama, bo dzięki temu będzie startował z pierwszego miejsca, przypomnijmy. No i to niegłupia taktyka tego zespołu. Obaj zmienili opony i jak widać tempo mają wyśmienite. W tym momencie czas dobiegł nam końca. No i na start do drugiego wyścigu będą startować z przodu i będą mogli cisnąć. Młody zespół, ale jak widać całkiem ciekawe pomysły. Darecki zublował nam świeżego zawodnika. Przecież to są kierowcy Mix Racing, więc tam już jeździli na pewno parę lat. No nie wiem jak wy, ale ja jestem podbudowany postawą zespołu NMA Number One. Nie tylko ze względu na malowanie, ale też za fantastyczną współpracę, jak wspomniałeś. Na pewno bohaterowie. Na pewno można powiedzieć bohaterami tego wyścigu. Teraz to o, nie weterani. Widzimy jakiś odlot samolotu, chyba poleciał na Paryż. Weterani usiądą i będą się zastanawiali, jak to się stało, że młodzi zawodnicy taktyką i dobrą jazdą przechytrzyli tak doświadczonych. Łukasz Krawczuk atakuje Michała Omelana. Jest! Ale Łukasz Krawczuk na ostatnim zakręcie. Niesamowite. Tak, bardzo to rano. O, Michał jechał już na drutach, jak on mówił, ostatnie okrążenie, minuta 35.900. To nawet bodajże miał problem. Tak. Tutaj widzimy. W
17 Maka, tak, 18 więc... Manix, 19 Chris Kaczmarkiewicz, 20 Old Racer, 21 Myszkin i na 22 pozycji nawet... last but not least Force. Pochłonięci walką zespołową nie zauważyliśmy nawet, że Myszkinowi silnik padł. To co, nie będziemy kontynuować?